Znajdujemy się w miejscowości Terespotockiej, niedaleko Opalenicy, województwa wielkopolskie. Prowadzimy gospodarstwo rolne o powierzchni 6 hektarów, głównie produkcja roślinna, czyli żyto. Mamy tutaj przed sobą ciągnik 69 rocznik, dokładnie to był Ursus C4011. Po remoncie został przerobiony na 360. W tym ciągniku jest zrobiony kapitalny remont, oczywiście pełna kabina naglaka z pełnym wyposażeniem, z maską przednią, z tworzywa sztucznego. Wybraliśmy kolor czerwony, przednie błotniki są też z tworzywa sztucznego. Oczywiście dach i tylnie błotniki też są z tworzywa sztucznego, co wpływa pozytywnie na użytkowanie, ponieważ te elementy najbardziej są narażone na uszkodzenia i na rdzewienie. Kabina posiada wyposażenie na grzewnicę górną w dachu, która jest bardzo sprawna, pełne oświetlenie, szyby uchylne z tyłu i boczne, które sprawiają latem no, też dużą przyjemność, jest cyrkulacja powietrza. Przednie drzwi są otwierane na koło, oczywiście jest to w opcji. No i co jeszcze w tej kabinie mamy, to mamy siłowniki w drzwiach, które po otworzeniu drzwi po prostu one czymią, po prostu w pewnym miejscu są te jakby zablokowane. Co jeszcze jest w przednich drzwiach, to jest uchylanie boczne też na około 14 cm, które też sprawia przepływ powietrza. No i oczywiście jeszcze mamy wycieraczkę przednią, wycieraczkę tylnią w standardzie i radio z głośnikami, które po prostu to jest pełne wyposażenie, co naglak nam oferuje. Ciągnik przed nami to jest rocznik 69. Pokażę Państwu, jak wyglądał przed remontem. A teraz zapraszam Państwa do środka w celu obejrzenia, jak kabina prezentuje się w środku. Remont ciągnika był w roku 2015. Kabinę, którą tutaj mamy, po prostu poszukałem w internecie, ogólnie przez internet, no i oczywiście poczytałem dużo na forum, które to były bardzo ważne kwestie odnośnie produktu kabin, bo niektóre kabiny po prostu nie są zabezpieczone tak antykorozyjnie jak firma Naglak, no i po prostu są, jakby to mówić, profile odchudzone. Naglak nam oferuje profile zabezpieczone farbą antykorozyjną, no i oczywiście dobrą powłoką lakierniczą, która służy na lata. Przed Państwem mamy tutaj ciągnik z 2015 roku, który był remont, no i wygląda po prostu, no możecie sami Państwo ocenić. Tutaj mamy przed Państwem drugi ciągnik, który w kwietniu 2019 roku żeśmy wyremontowali, co nas skłoniło do drugiej kabiny, po prostu użytkowanie ciągnika tego czerwonego, który mieliśmy przed chwilą. Po prostu stan po latach tej kabiny ogólnie się nie zmienił, żadne mankamenty nie powychodziły, więc jestem dobrego zdania o firmie Naglak, która oferuje nam kabiny, jest przystępna cena, no i oczywiście komfort pracy w polu, no i oczywiście no podróżowania też, jak są dalsze trasy, które trzeba po prostu pokonać. Ciągnik ten oczywiście jest w innym kolorze, ma troszkę zmodernizowane tylnie błotniki, te błotniki są bardziej zaokrąglone, też są plastikowe stworzywa, mamy w środku inny pulpit, przy kierownicy właśnie, jest bardziej zaokrąglony.
Ogólnie konstrukcja kabiny się raczej nie zmieniła wyglądowo, co jedynie jeszcze jest zmieniona przednia maska, które praktycznie gołym okiem, no może Państwo nie zauważą, ale jest po prostu bardziej zaokrąglona. Dach oczywiście też jest lekko zmieniony. Reflektory, znaczy się halogeny w dachu są po prostu bardziej jakby schowane, są wyżłobione. Wyposażenie kabiny tutaj mamy też drzwi otwierane na koło, które to są też za dopłatą, ale po prostu użytkowanie tej kabiny z tymi drzwiami otwieranymi na koło jest bardziej wygodniejsze niż otwierane naprzód. Oczywiście mamy siłowniki w drzwiach, które czynią te drzwi. Mamy roletkę też, której nie mówiłem, w poprzedniej kabinie, przeciwsłoneczna. Drzwi uchylane też są na około tam 14-15 cm. Tylnia szyba też jest uchylana. Mamy półkę na radio z głośnikami w kabinie. Kabina jest wyciszona. Co jeszcze sobie tutaj dodaliśmy, to oczywiście fotelik dla małego, który jest też z pasami, który naglak jeszcze nie ma, ale może akurat będzie miał jeszcze niedługo, więc zobaczymy. Pulpit jest troszkę zmieniony też, jest bardziej zaokrąglony co do poprzednika. No i ogólnie stan kabiny jest taki sam jak po prostu tamten. Ciągnik przed nami to jest typowy Ursus C360, oryginał z 1982 roku. Mogę pokazać Państwu fotki, stan techniczny, jak wyglądał przed. Oczywiście widzicie Państwo, jak wygląda po remoncie. Proszę tutaj jeszcze spojrzeć na wygodę fotela, ponieważ bardzo istotne jest podróżowanie po dziurach, przejeżdżaniu przez różne tam górki, pagórki, więc fotel ogólnie teleskopowy jest bardziej wygodny i bardziej niweluje dziury.